Cześć! Znajdujemy się na przejeździe kolejowym we Władysławowie na ulicy Żeromskiego, a Władysławowo znajduje się w województwie pomorskim, powiecie puckim, gminie Władysławowo. Także dobrze, zacznijmy od prezentacji. Przejazd jest kategorii A. Proszę bardzo. Jest wyposażony w 4 sygnalizatory typu SD1M, na których są głośniki EHLS10, który przybliżam. Wiem na pewno, że jeden nie działa. Ten, który teraz przybliżam, działa. A tamten, który jest nie tam. Tam, na tamtym sygnalizatorze nie działa. Bo jak rano tutaj przyszedłem, żeby pociągi oglądać, tak? Bo ja jestem prawdziwym fanatykiem pociągów i kolei. Że rano specjalnie tutaj przyszedłem, żeby pociągi oglądać, to zwróciłem właśnie uwagę, że tamten EHL właśnie nie działa. 4 napędy EGD50 regenerowane przez Spy Katowice. Proszę bardzo, tutaj będzie widać. Niestety napisu Spy Katowice nie ma, ale są zregenerowane przez Spy Katowice. Oraz 4 drągi Monat. Także przejazd kolejowy znajduje się na linii kolejowej numer 213, a tak dokładnie to na 26 km i 370 metrze tej oto linii kolejowej. Tutaj jest szlak w kierunku Gdyni, czyli szlak na Gdynię. Tutaj znajduje się również SSP, taki bombardier, który z pewnością też nagram. I przy okazji najbliższy przystanek osobowy w tamtą stronę to Swarzewo. A tutaj macie szlak na Hel. I przy okazji najbliższy przystanek osobowy w tamtą stronę to Władysławowo. Zresztą nawet go. O, memiczny autobus jedzie! 666 na Hel! My God! Aż mnie dreszcze przeszły. Tak wygląda ten oto przejazd kolejowy z drugiej strony. Proszę bardzo. Tutaj jest SD1M z niedziałającym EHL-em S10 lub EHL-MD. Czemu nie działasz? No halo, czemu nie działasz, panie? Masz działać. Nydymy! Także tutaj jest kolejny SD1M i tam jest jeszcze na wodę. Także zapraszam Was teraz na przelot po pierwsze składu Regio relacji Gdynia Główna Władysławowo, a po drugie kolejnego składu Regio relacji Hel Gdynia Główna. Także zapraszam Was na przelot. Nareszcie, po 10-minutowym opóźnieniu, nareszcie pociągi raczyły przyjechać. Ogólnie pociąg relacji, proszę bardzo, te drągale są, tutaj migający sygnalizator z EHL-em, a tutaj kolejny migający sygnalizator jest. Ogólnie to pociągi obydwa są opóźnione, z czego pociąg relacji Gdynia Główna Władysławowo spóźnił się około 10 minut. No tam 10-12. A pociąg właśnie relacji Hel Gdynia Główna miał się opóźnić o 9 minut, ale przez to, że właśnie ten relacji Gdynia Główna Władysławowo, czy tam Hel Gdynia Główna, czy tam nie wiem jak tam pojedzie, no ten właśnie Gdynia Główna Władysławowo zajął sobie jednotorówkę i przez to tamten pociąg ma jeszcze większe opóźnienie. Także generalnie przerąbany. I pomyśleć, że ja będę takimi opóźnieniami jutro jechał. No jutro to ja już dawno jechałem, jak ja to wrzucę, ale jutro jak dzisiaj licząc. Dzisiejsza data teraz Wam się wyświetli. Przepraszam, nagraj mnie teraz, przez te opóźnienia ja muszę teraz czekać. Właśnie przez te opóźnienia my, kierowcy, czekamy.
pozdrawiam nagrywającego. No, dziękuję. O, i jedzie. No tak, nagrało się. No i ogólnie właśnie wy inni czekali przez to opóźnienie, gdyby nie było opóźnienia. A teraz jeszcze drugi pojedzie. Jak jest motto, lepiej się nie spóźniać. No tak. Pozdrawiamy. No. Z Kuzialskich. Właśnie. Kto kolega jesteś? Z Elbląga. Czekamy na drugi pociąg. I jedzie nam drugi pociąg. To Gdyni Górnej. I teraz rogatki powinny się podnosić i to robią. Także ja was teraz zapraszam na ciekawostkę. Na tle sąsiedniego przejazdu kolejowego ciekawostki. Także ciekawostka pierwsza. Władysławowo jest położone na bardzo, ale to bardzo ruchliwej linii w wakacje, ponieważ ogólnie ta linia jest bardzo ciekawa pod względem właśnie dlatego, że w wakacje pociągi jeżdżą tutaj co pół godziny, a w właśnie kiedy nie ma wakacji, nie ma sezonu po prostu, to możesz czekać, czekać i się nie doczekasz. Także ciekawostka druga. Władysławowo jest miejscowością turystyczną, przez co mogą być lekkie problemy na stacji, czego same doświadczyłem, jak tutaj przyjechałem pociągiem, bo jechałem tutaj pociągiem prosto z Wrocławia. No i właśnie doświadczyłem takiego problemu, że po pierwsze pociąg totalnie był zatłoczony, a po drugie jeszcze miało opóźnienie 2 godziny, więc no naprawdę no kciuka w górę pokazałem, ale nie było tego widać. I kolejna ciekawostka na temat Władysławowa. Władysławowo jest najbliższym punktem Elbląga, bo ja do Elbląga się odnoszę, bo w Elblągu mieszkam, logiczne. Najbliższym właśnie punktem Elbląga, którym jest dostęp do pełnego morza, nie do Zatoki Gdańskiej, nie do Zatoki Puckiej, tylko do pełnego morza. Klasyków we Władysławowie nie będzie, RIP, ponieważ nie ma takiej informacji. O Władysławowie jest o wiele więcej ciekawych informacji niż właśnie moje klasyki i na Wikipedii jest tyle linijek, że ja tego szukam i znaleźć nie mogę. Także dobrze, to już by było na tyle. Z tego miejsca, z Dawą dla Asyracji, Mac 08, cześć.